Witam. Ja jestem Vlocz i widzimy się w kolejnym odcinku naszych przygód z Hearts of Iron 4 i Kaiser Reisiem. I tym razem gramy Holandią. Szybkie wyjaśnienie też, dlaczego nie było odcinków. Chyba, że to wyjaśniałem już, może stawiłem filmik informacyjny, nie wiem, czy miałem czas. Ale tak na szybko po prostu wpadło mi parę rzeczy i dopiero mam czas nagrać. No, na przyszłość postaram się wcześniej dawać, ale to jak wyszło z tych raz. A mamy jakiegoś marszałka. To by się przydała ofensywka, no. Tak, ciebie wrzucimy na marszałka. A na generała wrzucimy... Masz fajną czapkę. Dobra, to ciebie wrzucimy, tak? Nie ma innego. Wrzucimy. Dobra, to trzeba jakoś zacząć. I dobrze. I zaczniemy od tego. Dodatkowo... Czy ja nie mam tego wszystkiego? Lekko przyciszymy. A ja mam wszystko. No dobra, no. Mamy radio. Okej, ta muza brzmi na git. Jadąc dalej, co my tu mamy? Tu jest polityka zagraniczna. Tu jest nasza. A tu jest czarny poniedziałek. Jeszcze nie wiem, w co polecimy. Ale póki nie ma czarnego poniedziałku. A, papryczki. Ile mamy? Dobra, machnijmy tu jedną. Może jedną cywilną tutaj dla pewności. Dobra, tu mamy całkiem nice system. No, mamy nawet te badania już, no tak, bo mamy Philipsa. Super. Do czasu zaoszczędzonego. Możemy przyjąć w tym momencie flotę, to się... Dobra. Dobra. Ty jesteś git. Ty będziesz tutaj. Mamy pewnie przystał flotę. To jest to. Okej. To jest... Ciekawa opcja w sumie. Dobra, ale nie... czekajmy, wystartujmy jeszcze, to już nie kompoje robić. Dobra. Mamy lotniskowiec. No, teoretycznie to miałem nagrywać 15 wrócić, ale wyszło jak wyszło w praktyce. Nie przez niespodziewane rzeczy. To wszystko przedłużyło. Zajmijcie miejsce, bo ja nie wiem czego się spodziewać. Drugi raz chyba Holandię gram. Pierwszy raz chcę z tego zrobić serię i w ogóle się garnąć z tym. Dobra, tymczasowo to tak.
Ty wbijasz. Tu to nie daje. Dobra, tego na razie daj. Potem to my się połączymy w jedną flotę. A, pokaż mi to. Lotnictwo nasze jedynie całe? A, i to co mamy. Dobra. Wiemy ile się da. Kierański umiera za chwilę. A, ustawiłem te nazwy, żeby były lokalne. Okej. To jest ciekawe. Ale nie byłem. To nie wiem co zadaje. Szczerze. Chyba albo kiedyś tego nie było, albo... Okej, okay, dynamiczny, o to chodziło, dobra. No spoko. Ciekawe co jest ukryte. Serio, przetłumaczyliście te, tamto, tego nie... No, polskie tłumaczenie KZR się znowu się leni trochę pewnie, ale... Pora, Holandię już tłumaczyć, co tam jakoś Polsce, Holandię byście zrobili. Nie, no, ale i tak wiele błędów jest w innych krajach, że coś się z tym przetłumaczy. No ale dobra, zobaczmy. Aha. Oczywiście, że mobilna. Od razu lecimy, nie ma co czekać. Do skrzynki żadnej nie robiliśmy? Żadnej. Żadnej nie zdążymy za nim się zrobić. Trudno. O, czekaj. Mussolini. Beria. Bailos. Z tych. Tak? Kogo wytłumaczył? A, nie widzę. No. Manifest totalistyczny stworzyli. Ten jest królem Brytanii. Czekajcie w Rosji Romnie, bo wszystko ustawiono losowo randomowo. Myślę też jak tutaj będzie, bo to... Nie wiem kiedy nam wybucha. To jest... Kogo obchodzi w Afganistan? Kogo... O nie, dobra, to już jest trochę ważne. Okej, okay, dobra. Aha, to jest odnośnie czasu. O nie. O, jakobini wybrani, czy to nie byli totaliści przypadkiem? No to głowy polecą tam. Oj, głowy to tam polecą wszystkim.
Dobra, zobaczmy. Dużo tych eventów na początek, ale potem to już będzie. Dobra. Dobra, daje się, będzie śmiesznie. Coś można w rządzie zrobić. Oczywiście, że tego ziomka. To poczekamy, okej, tyle z tyku. Okej, co tu się stało? A, oni sobie żyją. Kiedyś mieli fajne opcje podobno. Żeby wygrać tą wojnę. Okej. Kto tu rządzi? Okej. Się robi ciekawie. No, mega ciekawe moim zdaniem. Super, mobilność armii mamy. Teraz usuwamy czarny poniedziałek. Stabilizacji dat 15, to świetnie. Tempo budowy 40, super. Okej. Większość usunie tak naprawdę. Okej, kogo wy wybraliście? Jeszcze raz? Stefanek. To ten ziomek, co chyba może wszystkich pogodzić. Syndykalistyczny papież. Będzie śmiesznie. Teraz mi się wydaje, że ta muzyka jest bardzo głośna. No, tak czy owak... Dobra, będzie nieźle. Teraz tak, wy robicie to. Tak, przemysł potrzebny. Czy my mamy jakieś tutaj duplicy? Tyle? Nie, po co olać? Tutaj nawet nie ma ropy, serio? To na podstawce jest ropa. Tutaj też widzę, nic nie ma, tu jest 12 amelinów. Co? Nie. A, to jest ta śmieszna wyspa, ona dzisiaj jest podzielona. Z jednej strony mamy francuskie, a z drugiej holenderskie tam tą wyspę. I do dzisiaj to jest. Syndykaliści, czyli wy macie sobie spło. Robicie powolną ewolucję. Czy ty nie miałeś mi dać przypadkiem takiej fajnej rzeczy jak czyna do wojny mobilnej? No właśnie. Pali się ciebie w rowery. Najpierw rowery, potem wojna. Potem gospodarka. Okej, co jeszcze możemy zrobić w ogóle? Dobra. Do tego damy... To zaraz. Jeszcze niech trochę Wargold poskoczy na świat. Czy War Tension. A w międzyczasie... Tych nie tykam. W sumie na razie też niepotrzebny. Myślę, że któregoś wezmę, a coś z wyborami pójdzie źle.
Gdzie jest szybkość dywizji? Nie ma? Ryby macie trzech takich sam. Dobra, albo ten, albo ten. Dobra, na razie co mi daje co? O, to jest dobre. Nie potrzebuję. Nie potrzebuję, nie potrzebuję. Idziemy w tego. O, czy. Co tu macie w ogóle? Ej, nawet ładnie to wygląda. Trzeba kiedyś Argentyną zagrać. Albo potężnym Paragwajem. Tak. Pamiętam, że Konfederacja Peru-Boliwiańska jest ciekawa. Jednak wybuchli. Dokładnie. To nigdy nie było stabilne państwo. No, ale tak patrzę, że mało się już zbliżamy do chyba końca pierwszego odcinka. Czy mi skraszowało właśnie? Nie. Okej, okay, coś się dziwnego stało. Dobra. I podsumujmy. Okej. Okay. Tego jeszcze nie mogę, to jedziemy. Radio się przyda. Czekaj, kto tu wygrał? Czyli oczy będą robić jako Jakub. Bo to są i... Okej. Okay. A to? Był... Okej, okay, czyli poszli w syndykalizm, czysty syndykalizm. I wy też. Nie, wy w radykalny socjal. Oni się serio z papajem mogą dogadać. Ja chcę to zobaczyć. Właśnie, dajcie w komentarzach w ogóle znać, czy idziemy, w którą stronę idziemy. Ale zobaczymy, bo może nagram od razu dwa odcinki i decyduję w międzyczasie, ale idziemy. Tak, 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 dajecie to. O, jak to mniej boli, od razu lepiej. No zobaczcie. O. Okej. Okay. Mam nadzieję, że zaraz nie będzie trzeba tu lecić katowej. Już myślałem, że wybucha to wojna. Wiecie co? A może tak dla bezpieczeństwa zacznę zaraz wysyłać naszych ziomków. Może tych z artylerią. Właśnie, co my produkujemy, bo tego nie ogarnąłem. Okej. Okay. Tak widzę, że wy się zwiększacie ilościowo. Nie, to inaczej. Dajesz to. Exactly.
Potrzebujemy stali, to kupimy od... Prosto Sardynią. Co się stało, że ta Sardynia ma inną flagę? Ej, ja serio tego nie kojarzę. Ej, ja za długo chyba w Kaiserreichie nie grałem. Okej. Tutaj mamy kto walczy. Królestwo. Okej, o mój Boże. Okej, ci dołączyli. Polska wybrała Olbrachta, dobrze ja widzę? Okej, zrypali, mógł zrobić lepiej. Tak, tak, tak. Dobra. Wow. Za historia, że się spisali to. A teraz pomyślmy. Okej, okay, dobra, to poznajemy historię. Ja już pamiętam, że grałem, a wszystko jeszcze było po angielsku na pewno. Wygrałem. I trochę się pozmieniało. Mamy tu piechota z rowerami, piechota z rowerami. Rowery z piechotą. Koło ciężarówki. Najpierw ciężarówki, potem flotę. Co to jest? Aha, aha. Dobra. Czyli antyradykałowie i chrześcijańscy ci kalwiniści. Ej, to jest... To jest ciekawe. I tak, tu mamy demokratów. To jest... Ej, tu mamy... A, bo tu i tu mamy, że demokraci wygrywają tylko jedni lub drugi. Okej. O, zaczęło się. To jest pytanie, co my chcemy zrobić tak? Jak się tego nazywało? I się widzę, jeszcze nie zjedł, czy jeszcze nie? Czyli tak, tutaj jest naciapane tego. Ale my chyba będziemy chcieli tak lorowo, żeby zagrać to, powstrzymać to. Ale że nie możemy, to nie mać powiem. Dobra, wyszło chociaż z jedną. O właśnie, nie wybrałem tej stali, tak teraz spojrzałem.
Po sąsiedzku może. Dobra, lepiej oni niż syndykaliści. To ruski hero. Jeszcze teraz niech Finlandia zaatakuje, jeszcze niech weźmie. Teraz samo zaatakuje i po Rosji. O, hip hip hooray. Tego jeszcze nie może. A? O, widzicie, oni się akurat zaczęli lać. Dobra, to tak. Widzisz to. Czekaj, zaraz mamy dobre. Ale potrzebujemy arty na pewno lepszej, karabinów. No dobra, jakoś damy radę chwilowo chyba. Co jest? Młodzi ludzie brali udział w nocy. Pojawienie się żołnierzy byliśmy więcej niż przypadkowymi bandytami, te osoby to stanowiły pierwsze publiczne poje... Czy ten plemaszerujący żołnierz słyszę? Niemiecki jeszcze, co gorsza. Dobra. To nieźle. Okej, okay. Czy ci się dogadali ją, czy wybierałeś paktu? Idź się tutaj, będzie śmiesznie. Czyli tak, dogadali się, że są zjednoczeni w ogóle. Jeszcze to byście Niemcy oddali. Okej, czyli stracili na rzecz tych. Okej, dobra, rozumiem. Na razie możemy zostać jako zwykle. Jakie mamy? Czemu my ropy nie mam? Co się stało z całą tą ropą? Serio, gdzie nasza ropa? Ja chcę tam ropę. Która opcja daje nam tam dużo ropy? Wy nie. Wy nie, ale to jest dobry patent. Tu już się nie udało, bo w tej chwili. To jest pewna opcja, to jest pewna opcja. To nie jest opcja. Da się powiedzieć po której ze strony. I zobaczmy.
Dobra. Ja nie chciałbym, żeby czerwoni doszli do władzy. Okej. Okay. Eastling. Eastling. Party. Okej, okay, po tym wydarzeniu chyba kończymy, bo już z pół godziny chyba idzie nagrywanie. Okej, okay, czyli oni się razem zgadali. Moja siwy jest bardzo prawicowi. To i to zjednoczyło się w taką lewicę. Okej, okay, i razem stworzyli jedną partię. O mój Boże, to ma sens. Jak długo wytrzyma taka koalicja ich? Dobra, jedziemy, nie ma czasu. Czy sprawdzę szybko? Tak. Czemu ja mam takie słabe tereny, tak słabo rozwinięte? A nie tak powinno wyglądać. Już można jechać, ale wolę pojechać tam szybko. Nie mamy kary. Zdążymy zrobić to bodajże. Okej, okay, tam wybieraj jakiegoś ziomka. 25 dajcie, nie ma? Nie ma. Dobra, to... A coś tu jeszcze? Ja nic się nie opłaca. Kurde, to bym poleciał, ale poczekamy, aż tamten się pokój zrobi. Floty to ja się potem pobawię, wiecie? No, bo to jest dużo kombinowania, to można potem nawet porobić. Poza nagraniem po prostu. Na razie lecimy w to, co najbardziej potrzebne. Czy my produkujemy stal jakąś? Dobra, jakąś produkujemy stal, więc... Dalej leci się. Dobra, żebyśmy nie byli uzależnieni od jednego kraju, to macie. Zmieni się od drugiego. Kto wygrał? Kto? Okej, okay, po kolei. Ci się zjednoczyli, ty widziałem. Tutaj nie wiem, kto wygrał właśnie. Liberałowie, dobra, czyli nie będzie wojny domowej. A tu wygrał radykalni socjaliści. Wiem, że nigdy się nie widziałem, żeby to jednoczyło w jeden kraj. Kwestia dołączyła w odpowiedzi na Reichspaktu, to jest typowe. To może być dobre. To jest. O nie, awangardę stworzyli z... Rosja sobie ładnie radzi. Kto tu rządzi? Emanow. Ciekawe. Teraz to może, żeby zdechli jednak ci czerwoni. My będziemy się głowić, czy do Ententy, czy do Cesarstwa Niemieckiego dołączymy. Do jednego z tych dwóch, ale też dowiemy się w następnym odcinku. Hejo.